Dobry wieczór Państwu, minęła godzina 19, czas na program Oddaję Państwu Głos. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny dzień, który przynosi w polskiej polityce zaskoczenie. Jeszcze rano wydawało się, że nic nadzwyczajnego, poza tym, że mamy nadzwyczajną kampanię wyborczą, że mamy nietypową sytuację polityczną, że mamy bój między Polską skrajnie liberalną a Polską patriotyczną, się nie wydarzy, aż nastąpiła godzina 11 minut kilkanaście i się okazało, że dzisiaj Sejm zajmie się wotum zaufania dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego w czasie debaty nad tym wotum, przyjętym zresztą stosunkiem głosów 235 za, reszta albo się wstrzymały, dwóch posłów, albo było reszta Izby była przeciwko, ale w czasie debaty przed głosowaniem premier Mateusz Morawiecki do opozycji mówił następująco. Prezydent Andrzej Duda zaproponował, żeby przeciąć ten festiwal, który Państwo próbujecie urządzać, festiwal awantur, i żeby powiedzieć, sprawdzam, jeżeli macie wystarczającą liczbę głosów, to odwołajcie nas dziś albo przestańcie jątrzyć, judzić, wymyślać tematy zastępcze, powiedział premier Mateusz Morawiecki z mównicy sejmowej. I to chyba ustawiło dzisiejszy dzień w polityce. Temat do Państwa, do naszej dyskusji. Na ile obecny rząd dobrze steruje nawą państwową, ale też o na ile obecna Prawo i Sprawiedliwość po blisko 5 latach rządów cały czas jest formacją prawicową, jakie ruchy powinno podjąć kierownictwo tej partii, ażeby cały czas utrzymywać zaufanie Polaków, jednocześnie nie zbaczając ze sprzyjętej ścieżki budowy Polski z jednej strony dobrobytu, a z drugiej strony ochrony podstawowych polskich wartości narodowych. Do dyskusji oczywiście zapraszam Państwa pod numerem telefonu 507 964 253. Numer telefonów już jest wydrukowany na dole Państwa ekranów telewizyjnych. A kto dzisiaj będzie naszym gościem, naszym sparring partnerem do dyskusji o tym, czy PiS jest dalej partią prawicową i czy PiS dobrze kieruje nową państwową i czy dobrze strzeże idei, które ma wyszyte na swoich politycznych sztandarach, to doktor, prawnik zajmujący się konstytucją Bartłomiej Wróblewski, ale także poseł Prawa i Sprawiedliwości z województwa wielkopolskiego, z Poznania. Dzień dobry, dobry wieczór, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To zanim nasz temat na ile prawicowo jest Prawo i Sprawiedliwość się tam w trawie piszczy, to sama ocena dzisiejszego dnia w Sejmie, no jednak dnia, który się miał zupełnie inaczej układać w Izbie niższej polskiego parlamentu. No nie zrealizował się scenariusz, na który liczyła opozycja. Sejm zaakceptował, wsparł rząd Prawa i Sprawiedliwości. No nie mogło być inaczej. I to nie tylko dlatego, że mamy liczebną większość, ale dlatego, że bardzo dobre argumenty zostały przedstawione, sprawy przypomniane przez pana premiera Mateusza Morawieckiego. Bo to z jednej strony sukcesy społeczne i gospodarcze z ostatnich lat, z drugiej strony na tle wielu bogatszych państw europejskich, bogatszych państw na świecie, Polska dobrze przechodzi to trudne wyzwanie epidemii i jeśli chodzi o sprawy medyczne, epidemiologiczne, ale także jeśli chodzi o sprawy gospodarki. Wiele osób, obserwatorów, ekspertów z zagranicy uważa, że będziemy jednym z tych państw, które najszybciej wyjdą z trudności gospodarczych po epidemii. No więc decyzja Sejmu nie mogła być inna. Opozycja jak gdyby straciła pewien impet, inicjatywę polityczną. Z drugiej strony no sytuacja jest trochę nadzwyczajna, bo jeżeli premier prosi o zaufanie Wysokiej Izby, trochę tak jakby miał wątpliwość, czy nadal ma poparcie, bo to, że nie ma poparcia Platformy, SLD, PSL-u, Konfederacji, to wydaje się oczywiste, ale
tak jakby też chciał sprawdzić większość rządzącą, aby chciał się zapytać Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobro i całego Prawa i Sprawiedliwości, czy wy cały czas jako obóz rządzący, koalicja rządząca, jesteście razem z rządem Mateusza Morawieckiego? Wynik głosowania jest jednoznaczny. Jest Zjednoczona Prawica nie tylko z nazwy, ale także mocno zdeterminowana wobec tego wyzwania, jakim jest w tym momencie dla nas są wybory prezydenckie, wsparcie prezydenta Andrzeja Dudy. Musimy te wybory wybrać, musimy mieć dalej możliwość spokojnego rządzenia i zmienienia Polski przez kolejne 3 lata. Teraz mamy głosy, chyba dobrze się składa, bo pan poseł, pan doktor Niemcy zna całkiem językiem niemieckim, także włada biegle, a teraz mamy telefon z Niemiec, pan Marian, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór panu redaktorze. Język oczywiście jest nam potrzebny tylko i wyłącznie nasz ukochany, rodzinny polski, żeby się to zrozumieć. A sprawa dotyczy właśnie, no ja byłem przekonany, że to, że premier Morawiecki, mówiąc sprawdzam, że to zakończy się po prostu sukcesem to głosowanie, no ale dzisiejszy dzień, też ta data 4 czerwca, po prostu, po którym to dużo zmieniło się w Polsce, ale zostaliśmy tak troszeczkę określani lekceważąco jako homo sovieticus, to ten homo sovieticus wychodzi całkowicie w osobach posłów totalnej opozycji, ale jeszcze lepiej określił to moim zdaniem ksiądz Kiszner, który jest mi bliski, bo też jestem góralem, tak jak ksiądz Kiszner, i on określił tego typu ludzi jako homo eroticus w jednej ze swoich książek. No i jeszcze też ksiądz Kiszner miał takie po prostu teorie dotyczące prawdy, i to są te 3 prawdy, nie będę cytował, moim zdaniem Platforma totalna opozycja reprezentuje tą tylko i wyłącznie tą 3. prawdę, to niech sobie każdy znajdzie. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie w dobrym kierunku teraz już. Z drugiej strony, jakbyśmy mieli opisać obóz rządzący, także upływającą pierwszą kadencję prezydenta Andrzeja Dudy, to na ile możemy mówić, że Prawo i Sprawiedliwość pozostało wierne zasadom, z którymi szło do wyborów? Ja myślę, że jest wierne wszystkim tym zasadom. Chociażby ostatnia ta straszna sytuacja z pandemią, gdzie wybitny profesor, były minister zdrowia w poprzednim rządzie, wybitny profesor Marian Zembala chwali po prostu obiektywnie wszystkie poczynania teraźniejszego ministra pana Szumowskiego. A to, co robi minister Morawiecki, znajduje uznanie nawet w słowach, że tak powiem, betonu komunistycznego, który reprezentuje profesor Kołodko. Także co tu więcej mówić? No jeżeli wybitny lekarz, a bardzo wielkim szacunkiem pana Zembale, mówi obiektywnie w ten sposób, i mówi też, on chyba nie był członkiem Platformy, ale był w tamtym rządzie i naprawdę też starał się wiele robić dobrego. Także co tu więcej mówić? To był głos pana Mariana z Niemiec. Tu postawimy, panie Marianie, kropkę, ale zapraszam do naszych kolejnych programów. A co do tego poparcia rządu albo niepoparcia, to jednym z 2 głosów wstrzymujących się był głos pana posła Dyducha. Kto pamięta, kim jest pan poseł Dyduch, ten dobrze wie, o kim mówię. I pan Dyduch się wstrzymał. Nie wiem, czy to był błąd, pomyłka, czy wstrzymanie się intencjonalne, ale sytuacja dość ciekawa. Wracamy do naszego głównego gościa, dr Bartłomiej Wróblewski. No właśnie, no i to pytanie, które zadajemy sobie trochę na początku nowej kadencji, de facto początku nowej kadencji Sejmu, chociaż już dużo się zdarzyło w tej kadencji, a to rok nawet nie minął od wyborów parlamentarnych, ale także przy końcu pierwszej kadencji Andrzeja Dudy. Na ile pana zdaniem Prawu i Sprawiedliwości udało się zrealizować agendy konserwatywnej w Polsce i na ile Prawo i Sprawiedliwość pozostaje partią konserwatywną, a nie tylko
no trochę taką partią władzy, która po prostu chce być reprezentantem tych mitycznych, zwyczajnych Polaków. No, Prawo i Sprawiedliwość bardzo konsekwentnie realizuje swój program społeczny, program gospodarczy. Natomiast ja wiem, o co pan pyta. Rzeczywiście są takie sprawy, do których trzeba wrócić. Myślę, że trzeba ożywić takie projekty ideowe, konserwatywne, wolnościowe, dotyczące na przykład kwestii edukacyjnych, na przykład kwestii no, takiej równości szans na wyższych uczelniach, sprawy wsparcia dla rodziny, no dlatego, że te wyzwania ideowe, które mamy w Polsce, ten napór radykalnych środowisk liberalnych jest olbrzymi i to wszystko powoduje, że nie możemy się temu przyglądać, tylko musimy aktywnie działać na rzecz wsparcia tradycyjnych wartości i tutaj na pewno potrzebujemy takiej konserwatywnej także agendy w Prawie i Sprawiedliwości. Ja się za tym bardzo mocno opowiadam, bo uważam, że Polska tego potrzebuje i musimy no, odpowiedzieć na te wyzwania, które w tym momencie mamy, a które prawdopodobnie możemy też założyć, będą rosły, dlatego że nawet w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości widzimy, co się dzieje w Warszawie, widzimy, co się dzieje w Poznaniu, no i nie możemy tej sytuacji akceptować. No i tu postawimy trzy kropki, skończymy część pierwszą, ale właśnie wobec tego, jak działa prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak, jak działa prezydent Warszawy, kandydat największej partii opozycyjnej, prezydenta Polski, Rafał Trzaskowski, jaką agendę prezentują i jak z taką bardzo lewicową, agresywnie lewicową agendą się zmierzać i jaka powinna być odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości wobec projektów liberalizacji życia społecznego, życia rodzinnego, całego naszego kodu kulturowego, na ile powinniśmy go zmieniać i dostosowywać do wymogów globalnej rewolucji kulturowej. O tym porozmawiamy z panem doktorem Bartłomiejem Wróblewskim w drugiej części. Teraz mamy chwilę przerwy, ale zostańcie państwo z telewizją Republika.